Zobaczcie. Kolejna trutka znaleziona w tym samym lesie. Przez psy. Leśniczy mnie tu ostrzegają, żebym nie puszczał psów. Bo wilki, bo to. Dziki jest grzecznym psem. Prawda, dziczku? Słuchasz, prawda? Nie ugoni się za żadnym zwierzęciem. Nie. Tropi, bo to jest jego instynkt. Pokazuje mi zwierzęta. Ale nie goni. Jestem odpowiedzialny. Nie jestem za tym, żeby wypuszczać psy w lesie. Zwłaszcza kiedy czynią to osoby, które no nie znają swoich psów po prostu. Nie mają z nimi relacji. Nie wiedzą, jak ten pies się zachowa. Ja wiem, że to jest zwierzę. Ale dziki odwołuje się natychmiast. Kosztowało to 6 miesięcy pracy. Ale jest przy nodze. Może być 20 metrów od pasiaczka. Nie zaatakuje go. A tu proszę bardzo. Kolejna trutka. Nie chce mi się przestawiać. Mam jedną fotopułapkę. Ustawioną w tej chwili na żurawie. Chciałbym pokazać, jak się lęgną. Jak powstaje życie. I podzielić się tymi informacjami i pokazać duże jaja. Jedne z największych jaj i pisklaków. I ich zachowanie. Nie chcę jej przestawiać, ale wiem, gdzie są te trasy. Wiem, że jak teraz zrobię aferę dla afery, to nic to nie da. Nie chcę robić afery dla afery. Zwłaszcza, że jestem straszony potem sądami przez leśniczych. To ja się zgłaszam do tych leśniczych. Pomóżcie. Jeżeli wam zależy na tym, żeby to wyeliminować, to pomóżcie. A nie straszycie sądami, że wizerunek psuje itd., itd. Są leśniczy, którzy pomagają. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Sam w tych, dokładnie tutaj lasach, w których jestem, widziałem paśniki pełne pokarmu. Ale widziałem paśniki wokół ambony. Więc no, nie wkładajmy wszystkich do jednego worka. Ale też zrozumcie mnie. Co, mogę to zostawić i nie reagować? A może są ludzie, którzy by chcieli pomóc, żeby jednak wyeliminować takie coś? Mnie nie stać na zakup teraz dwóch fotopułapek, żeby ustawić to na drogach, które doskonale znam. Wiem, gdzie ci ludzie jeżdżą. Więc jeżeli ktoś chce pomóc, zapraszam. Ja spróbuję dać to do badań. No, jeszcze nie wiem gdzie, więc to nie wiem, czy nie zamrozić tego. Jak zbiorę środki, to dam do badań. Ale nie wiem, czy nie wyeliminuję substancji, które tam są przez mrożenie. Natomiast jest to ewidentne, no przecież widać, o co chodzi. To zrobił człowiek. We flaczku mamy mięso. Zostało pogryzione. Nie wiem, czy psom nic nie będzie. Ale jest to pyszne mięso, które czuć ze 100 metrów. No to po co to jest? Powiedzcie mi, po co to jest? Zdenerwowany jestem. Nie wiem, co powiedzieć. Ja bardzo dziękuję patronom, którzy mi pomagają. Pomagają mi właśnie w tej mojej głównej pasji. Tym, żebym kręcił zwierzęta, chronił przyrodę przede wszystkim. Działał dla tej przyrody. Nie sposób jest komentować. Też jest fajnie, jak jest dużo ludzi, którzy komentują, dużo jest portali ekologicznych, którzy dzielą się wiedzą. Ale ja chcę działać. Ja oprócz tego, że chcę się dzielić wiedzą, to chcę po prostu działać, pomagać. No, jeżeli znajdę takie coś, a jestem w lesie naprawdę bardzo dużo razy, to chcę to wyeliminować. Nie chwalić się tym, żeby wielca afera się zrobiła i poklask. To nic nie daje. Coś tam daje. Ale to tym daje tyle, że jestem straszony sądami. I mordobiciem jakimś, a nie wyeliminowanie problemu. Przepraszam za taki mój trochę stan emocjonalny, ale no, podniosło mi się ciśnienie po prostu. Dziękuję jeszcze raz wszystkim patronom. I jeżeli ktoś chce pomóc w eliminowaniu takiego czegoś, zapraszam naprawdę do wsparcia.
Ciekaw jestem, kto to robi. Naprawdę ciekaw jestem, kto to robi. Mógłbym jedną, dwie fotopułapki poświęcić na to, żeby tutaj na drogach je... Ktoś jeździ samochodem i wyrzuca to z samochodu. Dobra, pozdrawiam Was, bo jestem zdruzgotany trochę. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają ekodziałania. I trzymajmy kciuki za żurawki. Może się blękną niedługo. Już wymieniłem kartę dzisiaj. Na 260 giga, bo 32 giga zapełniała się w godzinę. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Ja tu nagrywam dla Was. A dziki w tym momencie poszedł znaleźć drugą. Jest ich mnóstwo. Dziczku, to jest bardzo niezdrowe. Tego nie wolno jeść. Rozumiesz? Kurde, aż mi serce zabolało. Ja pieprzę, zobaczcie to. O Jezu. Kolejna trutka. Dobry piesek. Dobry piesek. Dobry piesek. Nie wolno tego jeść. Nie wolno tego jeść, tak? Dobry piesek. Dobry, kochany piesek. Nie, no nie mam sił. Proszę bardzo. No proszę bardzo, nowa dostawa. Trującego pokarmu w lesie. Muchy się nie mylą. Musi smakować. Ofiara trutek. Niedaleko leżą. 50 metrów. 100 metrów. Nie będę pokazywał. Celowo, żeby się nie skapnął. Mam nagrane oczywiście. Ale podejrzewam, że jastrząb bardzo chętnie się zainteresował padliną pachnącą z daleka. Kręcę jastrzębia i zobaczcie to. 4, 5, 6. Nie żartuję, dziki to przyniósł przed chwilą. Chodź tu. Chodź tu, dziczku. Grzeczny pies. Siódma trutka. Gościu przede mną szedł. Gościu przede mną szedł i to wyrzucał. Drugi raz się mijamy. Drugi raz się mijamy. No przecież to jest cyrk. Zgłoszone do straży. Straży nie ma. Zgłoszone do policji. Policji nie ma. A gościu wyrzuca. Cały czas. Grzeczny piesek dziki. Chodź tu. Dobry piesek. Ale jaja. Ale jaja. Nie, no to się nie dzieje. To jest świeże. To nie jest tamta porcja. To są drugie porcje. Zobaczył, że tamtych nie ma, wyrzucił następne. A ja zbieram. Apeluję Was o pomoc, ale taką skuteczną. Nie chcę afery dla afery. Pamiętajcie, że ja działam sam. Uszanujcie to, że ja chcę to robić. Dziękuję wszystkim za wsparcie.